Hej, cześć, witam serdecznie kochani, z tej strony Luftia, to jest Farming Simulator 15, czyli PGR Party. No ja niestety, jako że liczba naszych zawodników zmniejszyła się dosyć drastycznie, powodem jest nieobecność kilku czołowych zawodników naszej drużyny. I zgranie jak Cristiano Ronaldo z Messi. No i zgranie jak Cristiano Ronaldo z Messi, no niestety, wyszło jak wyszło, nie wszyscy mogli... Dzisiaj noc, więc nagrywamy we czterech. Jest Chmielu. Siemano. Jest Michał. Cześć. Obiecał, że się ogarnie, tak więc trzymamy go za słowo. Do trzech razy sztuka. No i jest ten, tam słyszycie go, to co ja będę go przedstawiał, to człowiek legenda mojego kanału, człowiek, który oszukał przeznaczenie. No właśnie, i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali, grałem z wujkiem Bohunem, możecie obejrzeć to, zapraszam. Holender. PS w jednym miejscu jest cenzura. PS w jednym miejscu jest cenzura. Na przykład. No i... Nie, no moje oczy! No właśnie. Lufty stwierdził, ale nagie swoje ciało będzie oglądał w nocy. No właśnie, na to przyjdzie czas po 22, no nie? No i ogólnie sytuacja, kochani, wygląda następująco. No my mamy tutaj soję i dlatego no ja postanowiłem, że no ja pomogę chłopakom tutaj. Znaczy no Michałowi. Michałowi głównie pomogę z soją. A Johnny tam, jakby to powiedzieć, walczy... Talerzyżują się. Walczy z talerzówką, no. O Jezu. O Jezus, Maria, wsteczny, panie uluju, nie ten bieg. Kto to powiedział? Jedna no, osoba cię już sprowadziła na drugą stronę. No tak. Ty dalej swoje. Ja przez chwilę nie będę kościł. A ja przez chwilę nie będę kościł, bo muszę wjechać, koledze. Co musisz zrobić? 80 euro. Ale co? Jeszcze raz, bo nie rozumiem teraz cię. Wstawić. Aaaa. Wstawia skinę. Lufty, z jednej kostki zdobyłeś się 3. O Jezus Maria. Nie chciej, żebym ja ci to zgrabił. Ej, dobra, zobaczymy. Dobra, zgrab. Dobra, zrobimy małe cięcie, mam telefon ważny, zaraz będę. A tymczasem 2 dni później. No niestety pisz ode mnie, że wódka stygnie, no i że trzeba wódkę pić, no. No ja zaraz będę szedł, tak więc zrobimy, ten odcinek nagramy w 2 dni, bym tak to ujął, o. Tak jak jeszcze nikt tego nie nagrał. Czasem 2 dni później. No, czymczasem 2 dni później, po 23 flaszkach, 34 bachach. Jednym Chopinie. Chopin nie dobra wódka. Nie lubię wódki Chopina. Ostatnio same bolsy piłem. Idź, nie grzesz pan. Nie wiem dlaczego, no ale tak, takie kupili, no to piłem, no. A no, jak kupione, jak dawali, to na darmowe się nie wybrzydza. No panie, wiesz, a jak jeszcze my żeśmy zrobili po 0,7 na łebka. No i jeszcze nam było mało, jeszcze pół litra żeśmy zaczęli. A ja byłem po nocy, przypominam po nocy. Byłem wtedy po nocy. Lufty, co to jest nic? No jest, litr dopiero się powinno zaczynać, no ale ja niestety no, nie jestem taki hardy zawodnik, no. A nie jestem jak mój szwagier, wczoraj mój szwagier 2 litry wódki wypił. To trzeba... I przyjechał samochodem. Nie, rowerem przyjechał. To jest pudełka. I jechał prosto, ale potem tam grilla żeśmy robili, no nie? Pewnie robił jako rozpałkę. U dziewczyny mojej, no nie? I tam żeśmy piwa mieli, no nie? Walnął sobie do piwa, chłopa nie ma. Nie, to jest zło. No weź po 2 litrach wódki i napij się piwa. Jezus Maria. Panie, idź. Nie grzesz. Przecież to rani serce me. Rani uczucia. Dokładnie. To jeszcze z takich ziemniaczków jak były kopane. Oj, pieruda. Boże, 21 euro do wygrania. Na czym obstawiasz? Na LGB z LBLC White. Chmielu na jackpocie, bo wiecie. I Sabu tam też obstawia, no. Wczoraj? Negatyw. 4000 gdzie wygrał? Samu? To! Co ty gadasz? No, a Nitro chyba 7 wygrał. Nitro wygrał 10, kupił kosę. Bajoneta M6. M6? M9? Dzień? Noc? M6. Jakoś tak. M9. No jakoś tak. Ale no i co? No i po co? Przegrał kosę. No ale no i po co im kuźwa takie kosy? Ja tego nie rozumiem. Człowiek, no, możesz się fajnie bawić po tym, nie?
Ale jak możesz się bawić, co? No, jackpota i w ogóle bierzeć. A potem jeden z kim i... Papa! No. A potem trafisz jakiś baur, który kurwa obstawi tyle ile ma i o. No właśnie, tak zwany swiper i człowieku wejdzie ci 10 tysiącami. Zgarnie no wszystko. I jest po tobie. I po tobie, no. No i miałeś pieniądze, nie masz pieniędzy. Miałeś. No i teraz... I w tym momencie pasuje ta piosenka. Dałem ci kamień z wielkim love. No i przegrałeś milionów... No i przegrałeś milionów stos. Chyba o to pole, co ja jestem, trzeba będzie połączyć z tym polem większym. Z cukrykom? Tak, bo tu jest w miarę równo, widzę równe takie połączenie chyba jest między tym. To ja się tym zajmę. No i mi się wydaje. Trzeba tylko sprawdzić, czy będzie równe połączenie między dwoma tymi. Jeśli będzie takie hopsy, to trochę słabo. Aha, chodzi ci o duszkę, nie? No. Ale ona chyba w miarę równa jest. Ile nie, no jest pod górkę, jest pod górkę. No to nie, to już odpada. Ile ci wyszło z tego pola? Ile mi wyszło? Ile ci wyszło, no? Dwie 600. Ja dopiero 6,5. Ale nie, czy to chyba na wodzie żeśmy to nie dali. Nie, nie, bo jeszcze mniejsza ziela. Tak? Weź sobie do góry i zbyt skole być. Zacznie się mniejsza. A no. I gdzie na tej mapie jest skup? Nie, tam masz dalej. Gdzieś dalej na wioskę, tam gdzie masz drugą gospodarkę. A. Lofty, ale najbardziej mnie ubochuna rozbroiło to jak Duszek wyskoczył z tekstu. Ale tu jest wszystko uschnięte! No co ty? Poważnie? Odkrył Amerykę, no nie? Widać jak ogląda. Ale piękny. Piękny wysp. Duszek to w ogóle ewenement, kurwa. A jak się stresował chłopak czyta przed nagraniem. Na odcinku było widać. A on do mnie. A ty Lufty masz stres? A ja mówię, a przed czym? A przygotowałeś jakieś pytania? Masz? A po co? Na spontana. Ona co to komu? No być spontan, idźmy spontan. To tam to resztę Michał sam dokończysz, dobra? Mhm. Ja nie mogę ruszyć. Co Luf? Może ręczy ty myślisz. Bohun na temat G29. Gadał coś? Mówi, że no kierownica świetna, tylko że no... Mówi, że na pewno ją sobie kupi, no nie? Po testach. Podejrzewam, że dostanie w tym. No jakiś upust pewnie dostaje, na pewno dostaje, no nie? Ale no... Nawet... Ale się należy. Ale no musi, ja mu się należy akurat, to prawda. Ale ogólnie powiem ci, że no mówisz, za bardzo sobie zachwalasz, że ona jest dużo cięższa niż G27, no nie, i ogólnie jest dużo lepiej skonstruowana, na innych sterownikach trochę uboższych niż tym, na tym profilerze, ale mówisz, że i tak robi robotę, jeśli chodzi o ETS-y i te inne sprawy. No, sorry, ci zabrałem ciągle. Nie, spoko. Nic się nie dzieje. A jeśli chodzi o farminga, mówi, że no nie wie, co tam słyszałem, się dzieje. No, ale tak, naszej... To co powiedział Wyk Bohun, akurat może być wielce prawdopodobne i to może być prawda. No na pewno, no. Jeśli chodzi o Sejteka. To jest też prawda, to jest z tym, to ma rację. Ale no to wiecie, to wyjdzie wszystko nie w planie. Nie wiesz, Sejtek i Giants nie kombinował czegoś, nie? Jeżeli coś takiego robią. I tak kombinuje jak każdy, no każdy musi kombinować. Tak jak powiedziałem, no każdy musi kombinować, żeby żyć, no. Ciągnik 15 ton i leci, no, tutaj to... Co? To 12,21, no i to leci z 15 ton. Właśnie, ale ile tam jest? 15 ton? Pełna jest? Nie. Ale to od, zostawił sobie. Tylko zostawiam ją właśnie. Ale on ma 150 koni chyba. No, czy 160. 115 dokładnie. A, no to... 153 konie ma 16. Jeżeli silnik jest niezarżnięty, jest zadbany. Ja szwagrowi powiedziałem, że se kupił. To jest widział, że se kupi. Ale dopiero wtedy, jak będzie Boren i będzie miał 3 hektarów. Mówi, że jak ma swój pług teraz do tego, do 35-14, to przerwałoby chyba w pół, kurna, ten pług. Jakby 16 podpiął. Chodziłby po ramę w ziemi. Rama by się gieła w tym. Nie, rama w pługu. Była poniżej gruntu. No. To ten 12,27 ma 150. 115 koni. Co w garażu patrzyłem.
Do farmingu może. Ja myślę o ludziach, co opisują mody. A, myślałem, ci chodzi, że w tym. Nie, nie może. 150, nie, nigdy. Dobra, teraz będzie dyskusja, pewnie coś czuję, że na moim kanale teraz będzie dyskusja trwała. Gówno burza. No, walka o władzę. Pitstorm. Także idę po popcorn i parasol. Gdzie ty jesteś, te chwielu? Nie wkurzaj mnie. A, ty rozpędzasz się tam. Jak tam belki? Chmielu, ile belek naciupał, ty! A ta ósemka jeszcze z jego, to tam wiesz. Oluju, oluju. Kto to powiedział? Andrzeju, nie denerwuj się, Andrzeju, nie denerwuj się. Andrzeju, ale Andrzeju, spokojnie. Kto to powiedział? Andrzeju, no ale spokojnie. Ale jak, o co, gówno było, że było o to? Znaczy, nie no, po prostu do... Wujek Bohun. Wujek Bohun miał po prostu, no, jakby to powiedzieć, zupełnie inne podejście do tego. On po prostu odczuwał to nie tak jak. Jako obrazę. No właśnie, a u nas, znaczy u nas, u mnie to nie jest może powszechne, ale po prostu. Jest to też pod pretekstem obrażenia kogoś. No dokładnie, a na przykład u mnie to jest zawsze było stosowane, znaczy stosowane, może źle ujmuję, że stosowane, to po prostu u mnie to było wykorzystywane. Wtedy, kiedy... O kuźwa, zapominam o tym modzie automatycznym, ten, manualnego podczepienia. Dzień dobry. Zostań Jurkę. Zaczepiłem, do widzenia. No po prostu, on podchodzi do tego tak, jak w dawnych czasach by do tego ktoś podszedł, no nie? Rozumiem. Bo w dawnych czasach to jednak to było tak, w jakimś stopniu obraza dla ciebie, no nie? Bo jednak oluju, to ty, jakby ktoś powiedział do ciebie, ty chuju. No nie? To tak gdzieś z tego coś wynika, no. Coś w tym stylu. Ale no fajnie, że no wytłumaczył to i to jest, to się ceni, no nie? A nie na przykład, że obraził się i nie wiem. I było kick off the server. No, kick off the server i koniec nagrywania, no nie? Ale no. Nie, wujek taki nie jest. No, zdziwiłbyś się. Widziałeś odcinek? Widziałem. I burwer? Ale najbardziej to mnie rozbroiło to, jak miał posiane nawozy na siódemce. Tam gdzie te ścieżki były technologiczne? Bolało trochę. Ale to były ścieżki technologiczne, wiesz? To automatycznie mu się robiło. Ale miejscami to było tak to wyglądało, jakbyś, wiesz... Wjechał w pole i jeździł se. No. Ale jeżeli tam dziewczyny miały lagi, bo to bodajże odcinek z dziewczynami miał. Tak, tak, z dziewczynami były. No to jak, jeżeli dziewczyny miały problem na mapie, a ta mapa trochę potrafi wciągnąć. A no, sam widziałeś u mnie na przykład, jak u mnie byś oglądałeś, to czasem miałem laga jakiegoś. No, było widać. No ale to nawet wiesz... u wujka było widać, że są... To mój komputer by zdechł przy tym. No mój też właśnie. A chcieliście na tym grać? No. Ja ty mówię. Na jakiej mapie? Nie ty, ale Chmielu. No. Na tej, no to mówię, że był grać na tej, co wujek Bohun ma. To młody mówił, że na tym, co wujek Bohun. Nie, ty też. Ale no nawet, no nie wiem. To no, był... ale ta mapa by nie przeszła tu, bo dużo... Wybuchłyby wam komputery. Teraz no szukamy mapy no, na kilka gospodarstw, no. Jeśli ktoś by miał w komentarzach, to może podsyłać, to by było naprawdę... Ja mam taką mapę. Widziałem zresztą, ale... Jeszcze nie to się wiąże. Sy? To jazdę do jeden od drugiego po 5 minut. A, no to... Taka wielka mapa jest? No. No, ogromna. I to jeszcze weź to, że komputery ich udźwignęły. Znaczy, komputery to pociągnę, bo jako tako ta mapa nie jest strasznie, wiesz, rozwinięta z rozmiarem. Mhm. A to wy chcecie po jednej osobie na jednej gospodarce? Tak. No coś ten deseń. Nie, no nie tylko po jednej, może być i po więcej. Ale pola też nie są tam ogromne, nie? Jezu, ile tych belek będzie, bo ja pieprzę. 192. Jak te belki tak szybko wypadają, że nie wyrabia ten. No. Niektóre latają po niebie. Tak? No. Oprócz błękitnego nieba. A ty co robisz teraz? Słomytu potrzeba. Biega obok mnie. Biega. Biega, chodzę, tańczę. No bo to i tak... No. Dla mnie to już byłby koniec, jeśli chodzi o... nagrywanie. Dopiero dokończymy w dniu... Może jeszcze dzisiaj... No dzisiejsze to na pewno nie, bo... Będę... Dzień dobry. Nie wstanie. Ja nie będę nagrywać, jak będę mówił, dzień dobry. Dzień dobry.
A jak się... Zostałem Jorka? Lufty, chodź tu do mnie na chwilę. Ale panie w zakładzie pogrzebowym, zostałem Jorka? Co ci się dzieje? Popatrzcie. No. Pa, gdzie mam balik jeden? No, na górze. Czekaj, stój! Prr. Lufty, tamtą mapę można by było rozważyć, ale trzeba zrobić testy. A to jak chodzi? Czy wytrzyma im ten? Wytrzymaj im komputery z tymi modami. No to jaką bo każdy będzie chciał mody pod siebie, chyba że robimy... No. Nie no, każdy pod siebie... ...takiego, że dobieramy mody, jedną paczkę... No jest. ...i każdy potem sobie dobiera maszyny. Nie no, po prostu... Nie no, ja bym chciał, żeby każdy sobie dobrał, no nie? Ale wiesz, wszystko ma być tak zrobione pod patcha, wiecie. Aha, pod 1-3. No i każdy... A zrobiłeś 18? Tam gdzie był rzepak, to teraz jeździłem, nie? Ale wszystko, żeś zrobił 10 i 18, tak? Nie. A to się maski nie zrobiłeś. No i tak jeszcze muszę tankować, więc... O. No dobra. No to w takim kochani zrobimy małe cięcie i w następnym dniu będziemy kończyć, no. Jednym słowem, do zobaczyska. A tymczasem dwa dni później wróciliśmy na naszą farmę. I jak widzicie, i no, ciąg dalszy nas będziemy tutaj robić. No, ciąg dalszy nastąpi dalej. Nie wiem ile tam już jest nagrane, ale to chyba jeszcze 15 minut, no nie no, mniej. No, nie będzie kilka minut. A my tak postanowiliśmy, że no poza odcinkiem ten, żeśmy tam gadali i doszliśmy do wniosku, że tak, Michał będzie tu zaraz zbierał belki za chmielem i tu koło chmiela. Johnny tam już kończy talerzować. No, Johnny już tam kończy talerzować. A po co znowu siemano mówicie, jak już wczoraj mówiliście siemano? A, dobra. To ciąg dalszy wczoraj jest. No. Kaźmiś tam już kończy. No i dokończymy właśnie ten odcinek, tak, dzisiaj. A później no, dzisiaj nic więcej nie nagramy, bo no niestety Liga Mistrzów, wiecie jak to jest. Aha, no fakt. Nocka. Liga Mistrzów, nocka i te sprawy. Tak z Draxem Rock'n'Roll. Ale dostałem lagi. No, ale ja dobra. Też miałam laga. No, też dostałem laga. No, a ja tutaj naszą maszyną powszednią tak zwaną, czyli tym czymś... Głównowoźniakiem. Głównowoźniakiem. Maszyna, która wyciąga gówno z tego czegoś. Do gówna, daje gówno do gówna. No, dodaje gówno plus gówno. Wychodzę do gówna gówna. No i dodaliśmy trochę tam świń, a ja zapomniałem spłacić kredyt, no ale spoko. Ale nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję. No, w tamtych czasach to Unii jeszcze nie było. A było, co, nie ale... No mówię, ale w tamtych czasach jeszcze Unii nie... A no, u nas jest, no tam jesteśmy Torel... Kurna, tolerancyjni. No dokładnie. Tolerancyjni. No, zdemitylarizowany teren pobombowy, o. Nie no, ja mam problemy ogólnie z wymową ry. Od zawsze, od dziecka miałem problemy. Jer... A, to do tego to nie mam problemu. A ty levelkujecie. No, a ty levelkujecie. A tyś talak... No, kobieto. Lufty? Wiecie, że krowa stoi na przyczepie? O luj! Co ty kurwa powiedział? No, to kurwa powiedział. Co a wiesz, że ja mam znowu kłopoty z kreszą? Nie możesz jej rozłożyć. Nie, nie mogę zbierać. A mam wszystko dobrze zrobione. A rozłożyłeś sobie maskę? Tam, gdzie masz taki ten? Takie coś. O, zapomniałem, że to jest mod przecież podczepiania kurwa manualnego. Miałem. Właśnie o to chodzi, że teraz dźwigasz mi moto te podbierek. Idę. Co to jest? A po prostu podbierek chyba, nie? Podbierek mi dźwigasz. Teraz opuściłem. Ale zobacz jak to jest zaczepione. No właśnie, a nie mogę zbierać, widzisz? Ej, weź, a o, czekaj, ja ci odepnę, czekaj chwilę. Czekaj, prr. Rozłożyłeś prasę? Prr. Poczekaj. To patrz. No, zobacz, że zaczepię, to jest w kole. No i co? O, teraz jest rozłożona. No. No jakaś się buguje ta welga. Ona nie. I dalej nie. Ona się nie buguje. I dalej nie mogę zbierać. Odejdź. Wyciąć mnie z tego szpraja. Bo będziemy malować. Bo panie, trzeba umieć pracować. Pracować to takie rzeczy, trzeba umieć jeszcze. To są rzeczy, co trzeba umieć. Wielu. Kuźwa. Gdzie te skąpki siana? Czy słomy? Do krów. Do krów na razie. Tam sporo tego wejdzie. No, bo teraz troszeczkę więcej. Rzucki był rolnikiem postępowym i pozapadnią wszystkie krowy.
Każda krowa postępowa. Lubcie mu też gotowa. Czekaj, czekaj. Mhm. Co to za lagensy? Nie jak wiem dlaczego, bo mi kurwa nie działa mot na wolne bieganie, nie wiem dlaczego. Nie biegam wolno, tylko zapieprzam. A może wciśnij klawisz zero? Zero? A no tak. Próbuj teraz jeźdź. Teraz biera. Co było? Nie wiem, jedź. Proszę bardzo. Dzięki. Polecam się na przyszłość. Tutaj to, ten, to do miecia, ten storów jest bardzo ciężko umiejscowione. Na samym środku, no nie? No. Taka głupota deteczka, no ale dobra, no. Nie będzie. Johnny jest końcem? No bo Johnny to Johnny jest, mówiliśmy, wiecie. Johnny to jest zwierzę. Johnny to jest zwierzę. O, a kto nie wyłączył tego? Tego czegoś, co się nazywa Forsznit, bądź z NRD. Ten. Czekaj, jak to było? Czekaj, musiałbym to znaleźć. Musiałbym to znaleźć. Chmielu, to chyba ty. O, dzięki, jak to było? I love Poland. I love Poland urwał raz. Czekaj, wezmę ci z tej. A dobra, nie tyle. Nie weźesz tej bierki tutaj jak po pierwsze. Wiem, ale wziąłbym tej, ci tą z pracy. Dobra, tu ja idę po pługa i będę... Będziesz orał? Będę orać. O, się wystraszyłem. Kogo? Nie. Komornika. Tej apki co ten, co mówi z filmy w ogóle. Kurde, nie mogę sobie trafić na do tego. Muszę w innym miejscu stawać, bo z górki to jednak ciężko. Ale nie wiem dlaczego, ale tu działa. Rozrzutnik działa tak jak w 13. Czemu? Się ładuje od tyłu. Nie tam, gdzie nasypiasz, tylko tam, gdzie od tyłu zaczyna się ładować, no nie? Chcesz obornik wycisz? Wyciągam na, wyciągam na razie z tego. Z obory? No, tam gdzie są świnie, wiecie? No i chyba tu musisz też przywieźć trochę tych, ty. Dobra, zaraz przyjadę. A będzie wywożenie obornika? No będzie, będzie. W następnym odcinku prawdopodobnie. To, to dobrze. To będzie, będzie śmiesznie przy tym. No, bo będą lagi straszne. No. Jezu Chryste. No jakby mi klatki spadły do 15 to. Czego sobie spadają na farmie, spadają. Na farmie strasznie spadają, bo dlatego, że dużo konwertów jest. No ja żeby PG... To jest fajny sposób. Inaczej PGR by nie zrobił, no. Znaczy no wiesz, farma sama w sobie nie jest mała. Ale to nie chodzi o farmę, wiesz? O mody, o ilość mody. O mody. Gdyby maszyny rozłożyć inaczej, no to wtedy nie ma problemu. No ale weź się baw z tym. Mi to nie za bardzo by się chciało bawić z tym. Czy tam panie majster z to sojo? Nie ora jeszcze tam. Jeszcze nie? Jeszcze nie, bo ja już pędza do ciebie. Pędzisz? Już gnam, tylko niech wyjadę z tego krawężnika. Bo mi koło skacze po krawężniku jak na razie. O! O! Kierownicę słychać? No niestety miałem szybki skręt, szybkiego skrętu dokonać. To dlatego słychać jak trzeba takie szybkie skręty dokonywać. O kuźwa mać. Znowu wpadłem w krawężnik. Kuzające one są. To świnek zrobić, tak? Tak, to świnek jakbyś mógł. Okej. Kurna, musiałem za mikrofon przygnąć, by się rozkręcił mi. No dobra. Jak coś, to ja jadę przez drzwi, to tam uważaj. Znaczy przez bramę, przez drzwi jadę. Ja dopiero na polu jestem jeszcze. O, powinieneś mi widzieć. Ten już orze. No i dobra.
Może lubi. Lubi to nie chodzi. Może. Zrobimy trochę tu smrodu. Łomasz! Łopieruna jak wali! Ale moc się. Moc obornika nie działa. Działa. A to ja nie widzę. Działa, Kaziu, no nie? Zaraz ci powiem. U mnie tego nie widać. A u mnie widać. No to dobrze, że u ciebie widać. Krowy są, znaczy świnie są po lewo czy po prawo? Po prawo. Jak patrzę w tym kierunku, to po prawo. Do, nie wiem, czy tak ci nie narzucę na ten, ale dobra, no. Cześć, to jest numer jeden. Ja tam jest na soja, to tu jest pół biedy. Tu się a, dobra, świnki, dobra. Ale to już liznę, jak już mam ten, to liznę. Nie widać jednak. Nie widzisz? Nie widzę, nie. To chyba tylko ja mogę widzieć. Ej, wypchnąć no, coś z obornika, bo ja to na razie nie ma co zbierać. Słucham? Wypchnąć tego obornika. Ej, nie no, tu na początku widać, że działa. Wywaliło trochę. Wywaliło? No to troszkę tam było, no. Lucy, co? Wypchnąć trochę tego obornika, bo na razie nie mam co wozić. Woz już do... A i to może to możesz mi ten, naładować jeden rozrzutnik, to nabierz tam, wiesz? A tam jest jakiś rozrzutnik? Ale nie, to ja podjadę zaraz ci rozrzutnikiem. Aha, no dobra. Rozładowuję i lecę. Bo ja tu wiesz, to akurat... Znaczy to i tak będziemy, bo zrobimy tak, że no prawdopodobnie jeszcze jeden rozrzutnik się dokupi. Albo po prostu no tak jak jesteśmy, no nie? We trzech czy tam... No we trzech wystarczy, jeden ładuje, dwóch wywozi, no nie? Ale na przykład jeden ora. Czyli jakby jeszcze więcej osób, to by dwóch na przykład było rał, dwóch wywoziło, jeden ładuje. Jeden ładuje. I kto by miał najmniejszy lagi na tym, na farmie? Co ja mogę ładować? No na przykład. Ej, nie chcę was martwić, ale u świnek zaraz jedzenia braknie. Masz kiszonki, ile fabryka dała? Co? Masz kiszonki, ile fabryka dała przecież. Nie chcę nas martwić, no to nas nie martw. A ile masz na procent na tym rożytku? 10. A, bo ja myślałem, że sobie zdążę pojechać po kiszonkę. Nie, nie wyrobisz się. To ta ładowarka jest taka trochę... Lefty, aplaudujesz coś? Znała. Nie, jeszcze nie. Nie, ale to dlatego to mapa tak działa, wiesz, i to te mody. Nie, bo nawet jak patrzę poza gospodarkę, coś jest nie halo. Nie, może gdzieś mi coś obcina łącze. No raczej to wygląda właśnie, jak coś by ci obcinał łącze. Zadałem sobie ping, co nie? Nie, ping akurat to jest taki jeszcze w miarę normalny, bo 50. Mam 40, to akurat no. Ja mogę powiedzieć, że to jest lucky. Jestem lepszy od Johnego, mam 40. Będziesz lepszy ode mnie, jak będziesz miał pingi na poziomie minus 2. I tak jakby nie miał internetu. Jadę tam do ciebie. O, spadły do 15. Żony z twoje. Jadę na farmę. O 50. 10, 15, no to jest normalny ping. Dałoby zaraz je pocofnąć? Dzieci miał podjechać, żeby ci dobrze było. Tutaj jest. Gdzie masz podjechać, żeby ci dobrze było? Gdzie uważasz? Ja się ustawię. Znaczy i to jeszcze jeden rozrzutnik tego wyrzucimy, reszta będzie na następnym odcinku, na pewno będzie sam roz... O tak o? Cofnij trochę. O dobra, będzie dobrze. O tak o, będziesz i wjeżdżaj tyłem od razu, wiesz. O, pieruna. Ile tutaj wchodzi? Łyżek? Dwie. To center, wbij potem tu przy tobą. Center? Michał? No Michał, a nie center, ty. Dobra, cicho. Chyba, żeś zahaczył tam się. Dobrze, się drzwi zamknęły, nie będą tego widzieli ludzie chociaż. Spokój, to taka... Ty już gnojów, a nie ma. No możliwe, no. Jeszcze zobaczę, a dobra, zgarnę. Nie, nie ma. Teraz nie ma, zgarnę. Ty, ale na początku i na końcu pola to widać obornik V2. A. Nie wiem dlaczego tak. Mocno skręć to się wyrobisz, ojeju. Ha, full. Ta. 10 tysięcy tych litrów tu wchodzi. A ja minąłeś kasia 400. No to wiem. To mówię, to możesz teraz jak chcesz to możesz nakarmić i krowy i świnie. Ale musisz sobie ze 4 przyczepy naładować. Bo krów jest 999. To leci. To od razu. Tylko ten, a ten obornik, wiesz, wysyp tam do obornika, no nie? Od jałówek. Co?
Co od jałówek? Koło krów tam. A, no dobra. Bo ile masz w łyżce? Nie miałem, wysypałem, 200 kilo miałem. A, no dobra. Wysypałem gdziekolwiek. No. To wiesz, jakoś tam przyczepę i tam. Znaczy, no i tak, to już kończymy, bo 15 minut żeśmy nagrali, kurde, żeśmy 15 wtedy, 15 teraz. Jest, za duży odcinek wyjdzie. Ale. Jeszcze z 5 wcześniej, waluju. Kto to powiedział? To nie ja. Ale dajesz radę chyba z tą piątką, no nie? Tak, spokojnie, no tylko że coś ci łączy obcina. Pieruński kopido. Kopido to jest taki co na cmentarzach kopie, nie? Nie, nie, nie. Pieruński kopido to z jakiegoś tego, z jakiegoś filmu jest. I pieruński kopidole. No. To właśnie to... Z jakiego to jest filmu? Sami swoi chyba. Też musimy sami swoi nazywać. Też mi się kojarzy, że sami swoi. Ty nie wiesz, czego to jest. Czterech pancernych i pies, scena na cmentarzu. A, możliwe. No, to kopitał jak na cmentarzu. No to daje. 60 słychać. Jak 60? Chyba 16. Moją 60 słychać. Na dworze? No. Tak? Taka sytuacja. A ty przed komputerem siedzisz i nie, bo ja leniu. I tak, ty leniu, ty. Tak, leniu, muszę... Jeszcze kasę chcę od tego, żeby w polu robić. Muszę 60 robić, to remontu jest. Co żeś zapsuł? Trójka mi ten chrupie. Łachuźwa, chłopie. To... O, najwyższy. Trójka nie chrupie. 2, 4 i 5 i kita do przodu. Gdyby tata był taki, tak nauczony do samochodów jak do traktorów, to by nie było, że jak jest samochód popsuty, to mój tata mówi zawsze zamknij okno, nie słychać. A w traktorze to nie ma, tak? Nie. To wyjść z traktora i nie słychać. Akurat tutaj to... to albo nie wbijaj kwiatki i nie będzie słychać. No bo jednak traktor to jest też inna sprawa, no nie? Tak, bo to już swój za... No, znaczy, bardziej o to dba, nie? Niż o samochód. No wiadomo, jak gdzieś się jedzie, to też zrobi samochód. Ale samochód to jest, wiesz, rzecz, która no jest łatwa do kupienia, no a traktor jednak to już jest inna sprawa. No. Traktor nie pojedziesz ten na giełdę i nie wybierzesz, o ten chce i ten se kupię. No. Trochę złą przyczepę podczepiam do tej 60, no ale... To największą za życia. 16 ton tą. Dobry jest. Jak to wygląda? Da radę. Nie, no no. Czekaj, 60 może ciągnąć ładunek o masie chyba 11,5 tony. Ale w LS-ie o 5 ton więcej. A wiesz, że to jest mod wgranej realnej wagi? Wiem, ale idzie jak... A naładowany na fulle jesteś? No. Dobra, to zacznijmy. Łoma! A, to dobrze wziął. Zapomniał o przyczepie. Ktoś mu zrobił surprise'a. A ile już sypałeś tutaj tych? Dwie. No i tak, kochani, tym pozytywnym akcentem dzisiaj zakończymy. Ten odcinek wspaniały, cudowny i w ogóle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie wiem, dlaczego nie mogę wyładować. Możliwe, że musisz zrobić tak. Patrz, mogę na sekundkę? No. To musisz zrobić tak. O, ja mogę. No wyładuj. Ej, naciskam Q. I też, mi też właśnie nie działa. Cześć, nie do tyłu jeszcze może. O, do przodu, czekaj. Może jest full. Ale to by powinno wyskoczyć, że ten... O, o. Dobra, leci. Wygląda jakby obornik leci. Gówno leci. No. On może tak się ukisiła pięknie. Tak. Już skończyłeś nagrywać? Czy nagrywasz? Jeszcze nagrywam. A. Ale i tak właśnie to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam was. Do 3 dni później. Do 3 dni później, na razie.